widzi kogoś, kto nie jest w stanie się przyznać do tego, nie ma żadnych szans na socjalizację, to po prostu zapakuje go do więzienia na wiele lat. Ja chcę mieć takiego sędziego. Ja chcę mieć sędziego, który jak widzi, wysłucha dwóch stron sporu i szuka sprawiedliwości. Potrafi uciec czasem od tej starej doktryny, która jest ukształtowana, bo mówi, bo taka jest doktryna. Nie, ja chcę po prostu sędziego, który będzie potrafił stworzyć swoją doktrynę, bo szuka sprawiedliwości. Wiecie państwo, że ludzie po prostu na ulicy mówią mi, że w polskich sądach można znaleźć wszystko za wyjątkiem sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby znaleźć sędziów przyzwoitych, którzy nie będą patrzyli na to, że ja mam na przykład jakiegoś prezesa, który dobrze współpracuje z jakimś posłem Platformy. Czy słyszeliście państwo senatora Platformy, który powiedział, my mamy swoich sędziów, prawda? My mamy swoich sędziów i potem nawet jak jest pani Sawicka łapana, prawda? Nagrane jest, że bierze łapówkę, to i tak wszyscy sędziowie mówią, że oni tego nie widzieli, prawda? No, chodzi o to, żeby mieć sędziów, którzy jak widzą takie oczywiste sprawy, żeby szukali sprawiedliwości, żeby szukali dobra człowieka, żeby budowali, żeby pracowali dla państwa.